Nie żyje były partner Doroty Gardias, Kalski. Kiedy odbędzie się pogrzeb? Patryk Kalski nie żyje. Patryk Kalski zmarł nagle 1 stycznia 2023 roku. Miał 43 lata. Informacje o jego śmierci przekazała uczelnia, na której pracował. Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 stycznia 2023 roku odszedł od nas Patryk Kalski. O uroczystościach pogrzebowych zawiadomimy wkrótce. Rodzinie i bliskim składam wyrazy głębokiego współczucia. Rektor, senat i cała społeczność akademicka podano na stronie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Patryk Kalski był wykładowcą akademickim i trenerem koszykówki. Interesował się także strzelectwem i prowadził strzelnicę w Kolibkach. Wcześniej miał firmę Card Studio, zajmującą się nagłośnieniem i oświetleniem. Obsługiwał m.in. Zatokę Sztuki, w której znany był jako człowiek Marcina T., właściciela lokalu. Media zainteresowały się Zatoką Sztuki w związku ze sprawą Krystiana W. oskarżanego o przestępstwa seksualne, do których miało dochodzić na terenie klubu. Pojawiły się również doniesienia o powiązaniu z tym miejscem zaginięcia Iwony Wieczorek, która zniknęła po wyjściu z lokalu Dream Club, należącego wtedy do Marcina T. Patryk Kalski uważał jednak, że mężczyzna jest ofiarą mediów i policji, a winnego należy szukać gdzie indziej. Co ciekawe, w styczniu Kalski miał udzielić wywiadu w sprawie Wieczorek. Dziennikarz Dziennika Bałtyckiego Maciej Naskręt chciał z nim porozmawiać na temat Zatoki Sztuki i trwających aktualnie poszukiwań 19-latki. W sieci pokazał nawet wiadomości, którym wymieniał z trenerem na temat byłego szefa ochrony w klubach należących do Marcina T. Łączenie Zatoki Sztuki i Dream Clubu z Iwoną Wieczorek nie ma kompletnie żadnego sensu. Służby nic tu nie znajdą. Jedyny człowiek, który może coś powiedzieć, to Wojtek PS. Bolo, ale on milczy jak grób, twierdził Kalski. Prokurator Grażyna Wawryniuk w rozmowie z Plejadą ujawniła, że z przeprowadzonej sekcji zwłok wynika, że przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Natomiast nie wiadomo, co ją spowodowało. Dopiero dodatkowe badania wyjaśnią te wątpliwości. Na tym etapie postępowania nie wynika, aby do zgonu doszło z udziałem osób trzecich, powiedziała Wawryniuk. Patryk Kalski związał się z showbiznesem za sprawą pogodynki Doroty Gardias, z którą był w latach 2011-2013. Później w jego życiu pojawiła się Karolina Sulżycka, z którą postanowił się ożenić. Karolina przekazała na Facebooku informację o pogrzebie Kalskiego, ostatnie pożegnanie mojego ukochanego męża. Patryka Kalskiego, odbędzie się w czwartek 12 stycznia 2023 roku. Msza święta za duszę Patryka o godzinie 11:00 w kościele Ojców Jezuitów UL. Tatrzańska, Gdynia. Około 12:30 kondukt żałobny przejdzie na cmentarz przy UL. Witomińskiej 76 w Gdyni. Tam zostanie pochowana trumna z ciałem Patryka.